80 psów i kotów znajdowało się w hotowli na jednej z posesji w Rybniku Boguszowicach. Jak się okazało, zwierzęta przebywały w trudnych warunkach, dlatego we wtorek w godzinach popołudniowych interweniowało tam kilka służb i obrońcy praw zwierząt, m.in. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami czy rybnicki Pet Patrol. My udaliśmy się na miejsce. Tam już zapadła decyzja o odbiorze zwierząt po wejściu weterynarza na tą właśnie posesję i sprawdzeniu warunków. No weterynarz z tego co się orientuje, no stwierdził że po prostu, że warunki zagrażają zdrowiu i życiu tych zwierząt. Jest to rażące zaniedbanie tych zwierząt, więc tutaj TOS podjął decyzję o interwencyjnym odbiorze tych zwierząt. Zwierzęta nadal są badane. Część z nich trafiła do tak zwanych domów tymczasowych czy fundacji zajmujących się zwierzętami. Jak informują wolontariusze, psy i koty były zaniedbane, miały problemy skórne, grzybice, pasożyty, odparzenia, a niektóre z nich miały zainfekowane oczy. Policjanci ustalili, że opiekunami tych psów i kotów są kobiety w wieku 32 i 54 lat oraz 56-letni mężczyzna. Z uwagi na niewłaściwe warunki trzymania zwierząt, wolontariusze odebrali 37 psów oraz 8 kotów, które zostały przekazane do okolicznych schronisk. Zwierzęta do wyjaśnienia sprawy nie będą mogły być adoptowane. Śledczy ustalają, czy w miejscu hodowli dochodziło do znęcania się nad zwierzętami.